Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce, który od kilku lat mieści się w Wierzbowej, przygotowuje kolejną swoją ofertę dla mieszkańców gminy. Jest to projekt w ramach programu Korpusu Wsparcia Seniorów, który pozwoli na korzystanie przez seniorów powyżej 65 roku życia z opasek życia. Bardzo dziękuję całemu zespołowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za konkretne działania związane właśnie z bezpieczeństwem seniorów, ale też dziękuję za program Opieka Wytchnieniowa, za program Asystent Rodziny Niepełnosprawnej. Teraz kolejny program przed krótkim okresie czasu. Opieka wytchnieniowa jest skierowana do opiekunów osób z niepełnosprawnościami, podobnie jak asystent osoby niepełnosprawnej. Natomiast program Korpusu Wsparcia Seniorów dedykowany jest najstarszym mieszkańcom gminy, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaopatrzył w porozumieniu z gminą wiejską Gromadka naszych seniorów 50 opasek ratujących życie, badających parametry życiowe, monitorujących podstawowe funkcje, parametry życiowe. Opaski życia to program, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki. GOPS w Gromadce zorganizował spotkanie informacyjne dla mieszkańców i rekrutował będzie osoby, którym rozdysponuje bransoletki życia, monitorujące aktualny stan zdrowia. Opaska bezpieczeństwa to bardzo proste urządzenie, dzięki któremu senior może liczyć na całodobowe wsparcie telecentrum medycznego, gdzie ratownicy przez całą dobę dyżurują i przyjmują te wszystkie zgłoszenia. W przypadku, kiedy senior potrzebuje pomocy, wystarczy właśnie, że naciśnie ten jeden przycisk tutaj na środku tej opaski i poprzez opaskę łączy się z ratownikiem medycznym, z którym rozmawia i zgłasza swój problem lub właśnie potrzebę pomocy. Jej obsługa jest bardzo prosta i nie wymaga żadnej wiedzy na temat obsługi urządzeń elektronicznych. Wszystko sprowadza się zatem do jej posiadania i użycia w razie potrzeby. W pierwszej fazie do mieszkańców trafi 50 takich opasek. Wójt gminy na spotkaniu z mieszkańcami już jednak zapewnił, że gdy zapotrzebowanie na nie będzie większe, to program będzie rozszerzony. Całkowita wartość tego projektu to ponad 100 tysięcy złotych. GOPS otrzyma jednak urzędowe dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy. Udział w nim mieszkańców będzie zaś bezpłatny.